Ja tu dzwonię z miejscowości takiej malutkiej, gdzie nie ma kościółka, pod Kluczborkiem. Jestem emerytką, nauczycielką. Już jestem 7 lat na emeryturze. I tak patrzę, jak ta nasza młodzież jest rozwydrzona po tych szkołach. Ja pracowałam w szkole, to ja wiem, jakie dzieci są. I uważam, że dobrze by zrobił nasz minister szkolnictwa, pan Roman Giertych, że dobrze by było, żeby Radio Maryja, właśnie ktoś się za to wziął. Mnie tak przychodzi do głowy, żeby po szkołach był obraz w każdej szkole. Obraz Matki Bożej, nauczycielki młodzieży, to jest Matki Bożej Siekierkowskiej. Nauczycielki młodzieży, to jest właśnie gdzieś w Warszawie, czy to pod Warszawą. Bo mi się wydaje, że żeby młodzież wychować, to jeszcze trzeba takie, żeby on, te dzieci, co wychodzą na przerwach, żeby niektóre dziecko miało, żeby takie było miejsce w szkole, na korytarzu poświęcone Matce Bożej, nauczycielki młodzieży, Matce Bożej Siekierkowskiej. I wtedy młodzież by tak miała się nawet na przerwie, jeden gdzieś tam rozrabia, drugi tam gdzieś, a i jest dziecko, które przed jakimś egzaminem, przed jakąś klasówką stanęłoby przy tym obrazie, pomodliło się, poprosiło Matkę Bożą Siekierkowską o pomoc. Tak jak pani na imię. I jeszcze jedno, tu chodzi też również o te apele jakieś, jak przecież jest młodzież trudna, można zbierać przy tym obrazie, modlić się. I to właśnie mnie to tak przyszło do głowy, ja tak chcę podsunąć właśnie Romanowi Giertychowi. Ale to nie sekretariat pana ministra Romana Giertycha.